Cześć, z tej strony Łucek. Witajcie na moim kanale. Mate 20 Pro, akcesoria. Zacznijmy serię, czyli w co możemy ubrać nasze Mate 20 Pro, jak już dostaniecie je sprawne. Mój, no, ucieka niedługo, ale mam nadzieję, że w końcu dostanę sprawną sztukę. Podobno w połowie stycznia mają takie być w Polsce. No zobaczymy. Dobra, pierwsze co, model akcesorium, czyli case od Puro, model Icon. Dzięki Forstop za jego podesłanie. Na końcu będzie też coś dla Was, więc dotrwajcie do końca. Więc co to jest za case'ik? Puro, czyli włoska marka, dosyć ciekawie robiące case'y, muszę się przyznać, są całkiem ładne. Model właśnie Icon. Pudełko, taki dosyć ładny blister, można to, tak to nazwać. Co w środku? Oczywiście na magnesikach otwieramy, dostajemy nasz case. Case jeszcze jest w kolorze szarym, jak widzicie, jak i również w kolorze, jeśli dobrze pamiętam, czerwonym. Wyjmę go sobie i go sobie pooglądamy, popatrzymy, co on potrafi, czego nie. Więc jeżeli chodzi o ten model, o, pięknie mój mate się właśnie wylądował. Powiem Wam, całkiem fajna rzecz. Od zewnątrz coś a la taka delikatna guma, czyli całość mamy ogumowany. Smartfon powinien wytrzymać wszelkiej maści, mam nadzieję, upadki. Idąc dalej, od środka mamy coś, co uwielbiam w niektórych case'ach. Też to było Crucial coś takiego, teraz właśnie jest to w Puro. A mianowicie w środku macie taką miękką wyściółkę, w zasadzie coś a la zamszyk. Przydaje się to, bo niestety telefony w case'ach mają to do siebie, że potrafią się rysować. Nie jest to częste zjawisko, ale jeżeli macie z tyłu szklaną obudowę, zawsze może się coś na niej podrysować, więc to jest spoko. Poza tym na innych poduszek powietrznych nic takiego nie ma. Ten zamszyk oczywiście, jak widzicie, biegnie również po bokach. Miejsce, gdzie mamy złącza, jest takie dosyć miękkie i luźne, nie ma tutaj tego zamszyku. To samo w przypadku przycisków. Odnośnie ochrony aparatów, case ma około tam milimetra z hakiem, więc spokojnie, wszystkie dziurki są. Wrzućmy go na Mate 20 Pro, czyli tę moją nie do końca sprawną wersję, no ale cóż, trudno. No i zobaczmy, jak to wygląda. Idąc od tyłu, ochrona aparatów, trzeba przyznać, że jest. Jest to podniesione gdzieś około 2 mm ponad soczewki, więc tu nie powinno być problemów, jeżeli chodzi o ich rysowanie, chociaż też można zastosować tutaj jakieś szkiełka. Całe plecki szare, jest tylko logo Puro na dole. Odnośnie przycisków, tu powiem Wam, że z racji tego, że one są takie delikatnie tylko gumowane, powiem Wam, że jest bajka. Naprawdę używa się ich, jakby praktycznie nie było. Z racji tego, że w Mate 20 Pro mamy tylko przyciski z jednej strony, no to naprawdę super. Od dołu dostęp do wszystkiego jest. Duży kabel USB typ C również wrzucicie. Kwestia mikrofonów jak najbardziej jest ok, nie ma wyjścia na głośnik, no bo głośnik jest w gnieździe, ale to wiecie. Cóż, od góry miejsce na diodę odnośnie IRDY jest. Górny mikrofon również całkiem rozsądnie, ładnie to wszystko zgrane. Idąc jeszcze od góry dookoła, przez cały smartfon mamy delikatnie podniesioną krawędź Waszego case'a, więc spokojnie tutaj w przypadku położenia płasko nic nie powinno się stać, więc dobrze, że ten taki pasek tutaj dookoła jest. Troszkę od góry inaczej jest tutaj zaakcentowany, tak jakby, nie wiem, widzicie, po prostu nie jest on idealnie, tylko jest takie wcięcie. Poza tym, jak się telefon prezentuje w tym case'ie, powiem Wam, że całkiem fajnie, już go chwilę używam i naprawdę jestem z niego zadowolony, a dlatego, że jest, szkoda, że nie jest czarny, bo akurat idealnie czarnego koloru, z tego co kojarzę, w tym modelu nie ma, albo się mylę, jak będzie, to na pewno sobie go dorwę. Poza tym dobrze się trzyma w ręce, nie śliska się, bo niestety sam Mate, wiadomo, szklane zabawki mają to do siebie, że się ślizgają. Ten praktycznie w miarę dobrze się trzyma, dlatego go puszczam, to ten ześlizg nie jest taki szybki, więc jest ok, czyli chroni ekrany. Co do kwestii kompatybilności do różnych szkieł, oczywiście to będzie później, więc będę sprawdzał. Myślę, że powinien być w miarę ok, ale zobaczymy, czy będzie do wszystkiego pasować. Więc otóż to, tak wygląda produkt Icon od Puro dla Huawei Mate 20 Pro. Jak już mówiłem, case od Forstopa, czyli tak naprawdę naszego dystrybutora marki Puro na Polskę. Więc coś dla Was, na kod Lukasz15 macie 15% zniżki na wszystkie produkty w sklepie otóż do tego procenta, czyli na stronie puro.com.pl, więc cokolwiek chcecie do Mate'a lub do jakichkolwiek innych smartfonów coś sobie kupić, to właśnie na kod Lukasz15 macie 15% zniżki. Jak coś, to wpadajcie, zobaczcie, jeżeli czegoś potrzebujecie, zawsze możecie tam zobaczyć.
A cóż, według mnie całkiem niezłe. Fajnie, że jest takie gumowane, więc się nie porysuje, nie zostawia odcisków palców na nim. No, całkiem fajnie, już go trochę używam. Nie brudzi się. Myślę, że ciekawa opcja, nawet jakby się pobrudził. Myślę, że spokojnie jesteśmy w stanie to wodą czymkolwiek wyczyścić. Więc tak otóż to wygląda model Icon od marki Pure na Huawei Mate 20 Pro. Z tej strony Ucek. Trzymajcie się ciepło. Hej!